Ten piękny lipcowy dzień, witam Was z Częstochowy. Ruszam do Krakowa przez Jurę Krakowsko-Częstochowską, znanym wszystkim rowerzystom szlakiem Orlich Gniazd. I jedna uwaga, nie mam w dupie jeżdżenia w kasku. Po prostu w pociągu urwał mi się zamek. Może uda mi się go później naprawić, ale na razie próbuję się wydostać z tego miasta. Miasto, ja mam po dziurki w nosie na co dzień. Po prawie godzinie, 10 kilometrach przebijania się przez Częstochowę i fabryki jakieś pozamiejskie, zjechałem z asfaltowej drogi, dotarłem do szlaku i zaczyna się robić pięknie. Pierwszy znak. Olsztyn 6 km, Kraków 173. To znaczy się, że dwudniowa przygoda się rozpoczęła. Ale no dobra, żeby nie było tak, że jestem całkowicie nieprzygotowany do trasy i nie wiem, co mnie czeka. Jestem wyposażony w taki oto przewodnik rowerowy szlakiem Orlich Gniazd. I co jakiś czas będę zaglądał i opowiem Wam, co mijamy po drodze, co zobaczę i na czym ten cały szlak polega. Tak, ten rower na sam szczyt. Wow. A i dotarłem do pierwszej atrakcji. Są to góry towarowe. Trzeba było podejść jakieś 200 metrów ścieżką do góry. Tutaj oprócz pięknych widoków są jaskinie. Jedna z nich, jaskinia niedźwiedzia, która jest tutaj za mną. Nazwę swą zawdzięcza temu, że znaleziono tutaj kiedyś szczątki niedźwiedzi polarnych. Polarnych? Co ja bredzę? Jaskiniowych, sorry. Spróbujemy zobaczyć, dokąd to się udamy, tą jaskinią. Wow! Zobaczcie. Normalnie można ją super eksplorować. Czekajcie, wolałbym się... Nie wiem, jak daleko można zajść, wolałbym się nie zgubić. Ale jest czat. Ale czat, o! Nie mam kasku. Uwaga na głowę. A może tu w lewo? No zaglądnijmy, co tam jest. Uhuhu! Ale czad. Ale czad. Wow. Wow. Dobra. Wracam. Jestem na szczycie. Tuż nad jaskinią. Ale widzę, że główny ten punkt widokowy, taki znany dosyć chyba z przewodnika przynajmniej, jest po drugiej stronie, więc zjadę tutaj na dół i tam się spróbuję przedostać. A słuchajcie, tam za mną już główna atrakcja, albo jedna z dwóch głównych atrakcji zamkowych, zamek w Olsztynie. Będziemy tam za jakąś godzinę. Thank you.
nikogo nie ma, mimo że są wakacje. Co prawda środek tygodnia, ale... Ale mi się udało. Zanim dojadę do kolejnej atrakcji, a zarazem pierwszego zamku na szlaku, to wyjaśnię wam, dlaczego ten szlak jest taki bardzo popularny i nazywa się tak, jak się nazywa. Jak wiecie, jestem na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, zwanej potocznie Jurą, na której w wieku XIV za panowania Kazimierza Wielkiego wybudowano szereg warownych zamków ciągnących się na odcinku takim łukiem między Częstochową a Krakowem. Wszystkie te zamki miały oczywiście funkcję zamków obronnych. Z każdego zamku można było widać kolejny zamek, więc one taki łączyły się takim jak gdyby pasmem, łańcuchem tych zamków. I wszystkie budowane były na szczytach wapiennych skał. Dlatego też potocznie nazywa się je orlimi gniazdami. Zamków jest w sumie nie wiem ile, ale tak z tego co przeczytałem wstępnie, to około 8 takich bardziej znanych. Jeden jest wyremontowany, resztę są to oczywiście ruiny zamków, ale na tyle są atrakcyjne, że można je zwiedzać. Dobra, dotarłem do Olsztyna. A po lewej zamek. Oto i on. Jak? Całkiem nieźle. No ja niestety nie przyjechałem tutaj zwiedzać zamków, więc nie będę wstępował na żaden z nich. Celem jest przejazd po prostu pomiędzy nimi. Ale gdzie się da, postaram się pokazać je z lotu ptaka, czyli z drona, bo myślę, że w takiej scenerii one wyglądają najpiękniej. Zbliżam się do zamku w Mirowie. Jestem na 45 kilometrze. Trochę mnie przez godzinę przytkało z tego gorąca. A została mi resztka w bidonie, więc mam nadzieję, że tam pod zamkiem będzie jakaś knajpka albo przynajmniej sklepik. Słuchajcie, no droga fajna. Przyjemna, bez ruchu, jak na razie samochodowego. W większości jakimiś takimi ścieżkami rowerowymi lub deptakami, troszkę przez las. A, no ładnie jest tutaj. Minęłem zamek w Mirowie, niestety nie udało mi się go nakręcić z drona. A, po prostu nie było miejsca, gdzie go można wypuścić, może z drugiej strony. W każdym razie jestem teraz dosłownie 2 km dalej w zamku w Bobolice. To jest całkowicie wyremontowany zamek, chyba jedyny na szlaku Orłych Gniazd. Wstęp oczywiście do zamku płatny, chociaż na terenie zamku jest restauracja, ale ja już jestem po lunchu, więc nie będę tam wbijał. A zamek wygląda tak. Zobaczcie z drona, lepiej to wygląda. Z
zamki zamkami, są bardzo fajne. Wygląda to super, ale mam dopiero 50 km, a jestem prawie 5,5 godziny w siodle. Godzina 3:30. Ja ten szlak chcę zrobić w 2 dni, więc ja myślę, że teraz muszę podgonić trochę. Ze szlaku rowerowego. Wbijam tutaj w chaszcze. Jesteśmy na terenie Góry Zborów. Chciałbym ją dość dobrze zobaczyć. A z drogi będzie ciężko. A też nie chcę wjeżdżać tym głównym turystycznym wejściem. Chcę przejechać przez całą tą górę. Trochę się omorduję. O Jezus, ale przynajmniej będę miał jakieś pojęcie, jak to wygląda od środka. Po tym jechać. Trzeba prowadzić rower przynajmniej z 200 metrów. O fuck. Mam co prawda opony jak do MTB. A na gravelu to w ogóle można to zapomnieć. Ale i tak nie daję rady. Rezerwat przyrody, Góra Zborów, przede mną. Wtargałem się na tą górę i teraz muszę tylko zobaczyć, co tu jest takiego ładnego, jak wszyscy mówią. Okej, bardzo ładna atrakcja, Góra Zborów, trochę ludzi, czyli trochę. Dla mnie dużo, bo kilka osób, a do tej pory nie było nikogo. Nie jest tu łatwo dojechać, chyba że z drugiej strony, bo na pewno nie tędy, którędy jechałem rowerem. Ale na pewno, będąc w okolicy, warto się tu wspiąć. W końcu nie są to typowe formy skalne dla Polski. Typowe dla Jury, ale nie dla Polski. Można się trochę poczuć jak gdzieś w Grecji czy w krajach śródziemnomorskich, gdzie takich ostańców są miliony. Dobra, schodzę do roweru. Czas na mnie. Pomału się zbliża późne popołudnie, a ja naprawdę mam jeszcze kupę kilometrów do zrobienia. No, lekko nie jest. Trzeba mieć wypięte pedały, żeby nie glebnąć. Poprzednie koło ujeżdża. No, ale słuchajcie, mam już 65 km. Jeszcze 2 godzinki. A może więcej, jakaś kolacjone, piwko. I szukam miejsca na biwak na dziko. We'll be right back.
takich oto pięknych okolicznościach przyrody mam dzisiaj zamiar spędzić noc. W takim malusieńkim namiocie. Niestety nie dorobiłem się większego, ale jedną, dwie noce można w nim spokojnie spać, o ile nie pada, bo nie jest do końca w 100% przemakalny. Chowam się. Właśnie chciałem i powiedziałem chyba, że w pięknych okolicznościach przyrody, a właśnie kładko mnie przejął. Ale mnie nie zauważył. Śmignął na dół. No dobra. Już jest 9 wieczór, zaraz się ściemni, nikt nie znajdzie. Dzień dobry. Zmarzłem dzisiaj. W nocy nie byłem chyba przygotowany na to, że będzie tak chłodno. Dlatego trochę zmęczenie dało się we znaki i miałem dreszcze. Dobra, jest 5 rano. Okazuje się, że przestudiowałem mapę i wbiłem się w szlak Orlich Gniazd, ale pieszy. Dlatego tak to wygląda, więc muszę teraz zjechać tutaj do wiochy na dole, na dół, odbić w prawo i wrócić na nasz prawidłowy szlak. Dzisiaj do przejechania około 100 km. Ruszamy. Cały dzień mam na to. Trochę zimno, ale zapowiada się, że będzie kolejny upalny dzień. A zaledwie 5 km od miejsca, gdzie biwakowałem, znajduje się kolejne orle gniazdo, zamek w Smoleniu. Jest fajnie, bo jest godzina 6:30 rano, nikogo nie ma, więc można się napawać takimi widokami bez ludzi. Nawet kasa widzę, jeszcze zamknięta. Podjedziemy sobie bliżej zamku. Za wcześnie jestem. Brama zamknięta, a stąd nie widać. Zamku jest otoczony takim lasem, więc spróbuję pojechać jakieś kilkaset metrów dalej i puścić drona. Zobaczymy go, jak wygląda z góry. Za mną zamek. Myślę, że wygląda dość fajnie. Szczególnie, że jest taki otoczony lasem. To chyba jeszcze zostały dwa zamki, albo przedostatni. Na pewno wiem, że w Tenczynku. I kieruję się teraz w stronę Olkusza. Więc jest jeszcze parę atrakcji po drodze, ale widzę, że jednak chyba wczorajszy dzień był dużo ciekawszy. Na razie to mi cały czas mapa szwankuje, pokazuje mi raz w prawo, raz w lewo, raz pokazuje mi szlak na pieszy, raz rowerowy, raz w ogóle włącza mi się tutaj coś innego, bo kurwa, no, krążę. Krążę, nadrabiam, może nawet nie nadrabiam, tylko po prostu nie jadę do końca tą trasą, którą powinienem. Tutaj jest jakaś mapa. Dobrze, że co chwilę pojawiają się znaki, a dzięki temu można nie zabłądzić. Trzeba tylko pamiętać o tym, że to nie jest tak, że jedzie się czerwonym, zielonym czy niebieskim. Po prostu jedzie się szlakiem Orlich Gniazd, a kolory się zmieniają. I dlatego trzeba się cały czas trzymać mapy. Wjeżdżam do lasu. Trochę mokro, ale damy radę. Fajnie, rzeźko, robi się coraz cieplej. Dookoła hasają zające. Pusty szlak, to jest najważniejsze.
Właśnie się zgubiłem w lesie. A, to znaczy się nie zgubiłem, bo jadę szlakiem, tylko nie w tą stronę. Okazuje się, że zrobiłem jakąś pętlę i wracam z powrotem do miejsca, z którego praktycznie ruszyłem. A jest las, więc GPS mi szwankuje, nie pokazuje kierunków, nic. A więc zjeżdżam w dół, dojadę do jakiejś drogi asfaltowej. I mam nadzieję, że się odnajdę i trafię na szlak. Muszę dojechać do Bydlin, a stamtąd już do Olkusza. Gdzie ja jestem? Tu. Jestem w dupie całkiem. O kuźwa. No nic. O kurde. Wierzyny się wpakowałem. Wpakowałem się wierzyny. No nie. Jest godzina 8 rano, jak 3 godziny jeżdżę. I mam 20 km nieco. Normalnie przedzieram się jak przez dżunglę. Cia. Fuck. O, jest jakaś droga. To był szlak. Nieźle. Jestem w Bydlinie. Mam 8,5 km do Rapsztyna, 14 do Olkusza. No nie ma tu Olkusza. Tu jest Olkusz. Nie, tu jest Ojców. Jezu, jak to namieszane. Do Ojcowa, do Krakowa mam 66 km tutaj. Tu mam 80. No mam jechać tą trasą, tak? Czyli Rapsztyn 14. A to będzie za 20 km. Tak, Rapsztyn jest tuż przed Olkuszem. Dobra, wychodzi słońce, się rozbieram. Ale tu ładnie. Takim szuterkiem można sobie śmigać. Dobra nawierzchnia. Cieniu. I lekko z górki. Przede mną Olkusz. Został mi zjazd do miasta. I później przecinam. I z powrotem w góry. Stronę Tenczynka, wcześniej Paczułtowic. Uj, mało kilometrów, 35, a powiem szczerze, nogi dość słabe, ale jestem głodny jak cholera. Nie wiem, że jest godzina 10, ale muszę coś zjeść konkretnego.
Próbuję jechać tak trochę na oko, trochę z mapą. I za każdym razem jadę tam, gdzie nie trzeba. Jachcie. O, dobra, jakieś 400 metrów się będę przebijał przez Krzaczory. Potem mam 10 km do Paczułtowic, a tam już to są już moje rejony, więc znam. Ała, jadę, bo mnie bąki gryzą. Jestem już w Krzeszowicach. Ostatnie 10 km to wow, droga cały czas w dół z Paczułtowic. Średnia się trochę podniosła z 7 na godzinę do 9. Dobra, teraz się przebiję przez park tutaj w Krzeszowicach. Bardzo urocze uzdrowisko. I bijamy się do Tenczynka na nasz ostatni zamek. Tylko poczekajcie, bo teraz się chyba tu pogubiłem. O, tu. Opuszczam zamek Tenczyn w Rudnie i śmigam prosto do Krakowa. Jadę takimi drogami, które kiedyś były drogami jeszcze wybudowanymi za czasów II wojny światowej, więc czekają mnie długie, proste, lekko pod górkę, lekko z górki. Jest bardzo popularne wśród krakowian takie miejsce na rowery. Do Krakowa mam jakieś 30 km, wcale nie takiej płaskiej drogi. Początek jest taki w miarę fajny, a potem niestety zaczynają się pagórki. Ja pewnie wcześniej odbiję, znam te rejony, ja tu trenuję na co dzień. Nie mam sensu, żebym się wbijał do Bronowic w Krakowie, ale to jeszcze może coś fajnego po drodze będzie. To wam pokażę. Już do Krakowa niedaleko. Jeszcze jakieś 12 km. Jestem w Brzoskwince. Powiem wam szczerze, na koniec jest dość ciężko. Góra, dół, góra, dół. Do tego ten upał. Dla mnie ta wycieczka pomału się kończy. Ja doskonale znam tutaj już te rejony wszystkie. Nie muszę mieć już GPS-a. Ani żadnych map. Szlak wiedzie prosto do Krakowa. Kilka przewyższeń. Ja za jakieś kilometr, półtora będę odbijał w lewo i zjadę do Zabierzowa, skąd udam się do moich zielonek. Jeszcze jakieś, myślę, stąd też 20 km. Pchając rower, tak sobie myślę, że czas na podsumowanie. Nie tylko dnia dzisiejszego, ale ogólnie całej tej trasy. Nie spodziewałem się nie wiadomo czego, więc nie jestem zawiedziony. Fajne są te lasy, fajne są te niektóre trasy przez las. Zamki, jak ktoś lubi, też są super. Aczkolwiek nie zwiedzając ich od środka, praktycznie jeden czy dwa można zobaczyć z boku, reszta to niestety tylko albo z drona, albo po prostu kupując bilet wstępu. Także mnie się tu podobało. Łącznie zrobię chyba z 200 km przez te moje pomyłki. Oznakowanie trasy. Jak ktoś ma dobrego Garmina, który mu się nie zawiesza, czy inny kalkulator, to możemy sobie wgrać trasę i będzie go wszystko ekstra prowadzić. Ja niestety mój szwankuje. Opierałem się trochę na aplikacji Mapy 3 oraz
na mapie papieżanej. No i wiecznie się gubiłem. Mapy trzymałem tu do siebie, że raz pokazywały mi szlak rowerowy, raz szlak pieszy. A jak gdzieś za daleko zajechałem, to szybko pokazywały jakiś skrót. I czułem się, jakbym był pierwszy, który pokonuje tą trasę. Kurczę, ja znam to, to jest najgorszy podjazd na koniec. Dobra, ale za chwilę będzie z 4 km w dół.